uda. Także w związku z tym poproszę o opinię przewodniczącej komisji. Opinia komisji Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malboszu w roku 2018. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednej wstrzymującej. 11 za. Dziękuję. Uchwała została przyjęta większością głosów. Następna uchwała jest w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia opłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Tutaj też na Pani kierownik GOPS-u dosyć obszernie to wyjaśniła, rozwiała te wątpliwości. Także tutaj wszystko jest sprecyzowane w uchwale. Proszę o opinię przewodniczącej komisji. Opinia komisja dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Mawr w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym. Dziękuję. Uchwała została przyjęta większością głosów. I następna jest uchwała 8 w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu wspierania rodziny w gminie Mawr na lata 2018-2020. To też ten program został tutaj, radni zostali zapoznani z tym programem, omówiony został na komisjach i poproszę przewodniczącego. Jest za przyjęciem uchwały Rady Gminy Mawr w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu wspierania rodziny gminy Mawr na lata 2018-2020. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I uchwała dotycząca wprowadzona pod dzisiejsze obrady. I to jest uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Mawr w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych. I tutaj jest, no w związku z tym, że przyjmowana jest jakby ta uchwała w nowej wersji, w związku z tym ja tu też złożyłem propozycję, ale też w związku z tym czekaliśmy na wyjawienie opinii pana mecenasa, gdzie jest mowa o odpłatności 1 zł za godzinę. Ja tu zaproponowałem, żeby zrobić jeszcze dodatkowy podpunkt w tym paragrafie, w drugim zesie, który bym mówił, że posiadacze karty dużej rodziny będą mogli mieć 50% zniżki. I tutaj poproszę pana mecenasa o wyjawienie tej opinii, a państwa o podjęcie decyzji, czy coś takiego zrobimy dla naszych mieszkańców. W mojej ocenie zróżnicowanie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w zależności od liczby dzieci z jednej rodziny pozostaje w zgodności z prawem, nie budzi zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym. Dziękuję za opinię, a teraz poproszę Państwa, żebyście się wypowiedzieli, czy damy ten podpunkt w punkcie drugim, w paragrafie drugim? Paragraf drugi, ja wniosek zgłaszałem, tutaj była tylko, czy to jest zgodne z przepisami, w związku z tym... To nie jest zgodne prawnie, my jesteśmy Komisja Społeczna. A Komisja Gospodarcza? Też. W związku z tym rozumiem, że wprowadzamy te... Ale jeszcze trzeba przegłosować. Dobrze, poprawkę. Kto jest z Państwa za wprowadzeniem poprawki mówiącej o zwolnieniu 50% dla posiadaczy karty dużej rodziny w opłatach dla w przedszkolach? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W związku z tym poprawka przeszła jednogłośnie i zostanie naniesiona w uchwale w punkcie drugim
punkt A będzie pisane, że 50%. I teraz opinia przewodniczącego o całej uchwale. Pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Malbork w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Widzę. Kto się wstrzymał? Widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W związku z tym podjęliśmy wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad na dzisiejszą sesję. I następny punkt, który wprowadzamy, tutaj było, jest to sprawozdanie z wysokości, precyzyjnie odczytam, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach podstawowych przez jednostkę samorządu terytorialnego. I to tak, krótko mówiąc, tak proste, że aż tak mocno skomplikowane, że nauczyciele nie zarabiają samoodpowiedni na odpowiednim stopniu awansu zawodowego jakiejś średniej kwoty. W związku z tym, jeżeli taki wskaźnik jest nieosiągalny w całej gminie, to musi nastąpić wyrównanie do tego wskaźnika dla wszystkich nauczycieli. No i w naszej gminie ostatnie lata nie miało to miejsca. Po kilku latach wyszła taka sytuacja, że w skali gminy, pani Małgosia mi podpowie, którą cyfrę ja mam odczytać, to jest ta, tak? Nie, to są te dwie. Nauczyciele mianowani trzeba im dopłacić tyle, natomiast dyplomowani. Dobrze, dobrze, to ja przeczytam w tym. W całej tej operacji nauczycielom zatrudnionym na terenie gminy Malbork nauczycielom mianowanym trzeba dopłacić wszystkim 11 428 zł i nauczycielom dyplomowanym, no tu już jest kwota pokaźna, ale pewno tych nauczycieli też jest więcej, 49 476 zł. I taki obowiązek spoczywał na organie prowadzącym, żeby to przedstawić Radzie. I to niniejszym uczyniłem. Dziękuję za wysłuchanie. I przechodzimy do punktu 10. Komunikaty, wolne wnioski. I tu kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, co to jest pan? Chciałabym się spytać, na jakim etapie teraz jest ta sprawa ścieżki dobrowolnej, tylko może zrobimy jakaś uprzednia w ogóle. I o tych projektach oświetlenia. Pan Jeżeli chodzi o ścieżkę Malbork-Dragamin, to już jest wybrany wykonawca, jest podpisana umowa, inwestycja powinna się rozpocząć w momencie korzystnych warunków atmosferycznych, więc to ja myślę, że już dojdzie do celu. Jak powiedziałem wcześniej, dopóki łopaty nie widzę, to jeszcze do końca nie może być pewne, ale wszystko już wskazuje, że wykonawca jest. Następnie, jeżeli chodzi o projekty oświetlenia, czy to było z funduszu z tamtego roku? Projekt jest wykonany, także gotowy i już pieniądze, które są przeznaczone na projekty na ten rok, też już można powiedzieć, że te projekty są zrealizowane. Mogę jeszcze do tej ścieżki? Tak. Ja bym chciał, żeby wójt zasugerował wykonawcy, żeby zaczął od Stregaminu. To ja zasugeruję najpierw, że od końca, a potem od ale znaczy, albo inaczej. Znaczy, tylko żeby się nie minęli. Ustronić, żeby się spotkali. Nie, to ja wczoraj nie wiedzieli tam, to dobra. Znaczy, ja jeszcze chciał powiedzieć, ale nie. Nie, na razie nie wiem, co. Dobra. Czy ktoś jeszcze z Państwa, pani Sołtys Kościeleczka? Ja chciałam taką prosić o taką sprawę. Pani, która mieszka na początku wioski, która prowadzi agroturystykę, ma zawsze problemy z dojazdem uczestników. Nie ma na skręcie przy Kościeleczkach tablicy Kościeleczki. Tylko jest nowy staw.
Najczęściej mówi nawigacja wyprowadza do Trakaminu i ci nie muszą wracać i kręcić. O to bym prosiła. Druga sprawa, w zakładzie rolnym na przystanku są wybijane te szyby. Stawić najlepiej blachę. To może wtedy może zostać. Trzecia sprawa, oświetlenie dla tych naszych nowo wybudowanych mieszkańców. Dziękujemy za tablice, które są teraz informacyjne. A jeszcze by prosili o jakieś światełko tam. Tam jakiś pan Kowalski, pani Knut. Proszę, no. Od razu. Jeżeli chodzi o przystanek, no to na no, blacha to jest jedyne wyjście, żeby, bo my tam wymienialiśmy bardzo często, zresztą w niektórych innych miejscowościach też ciągle wymieniamy i ciągle są wybijane, dlatego chyba to ta blacha najlepszym wyjściem jest i to tak nie zrobimy, tak? Jeżeli chodzi o kaplicę, już była rozmowa z, zarządcą drogi krajowej, bo to jest droga krajowa, więc teraz czekamy na jakąś odpowiedź, jaka jest możliwość, żeby coś takiego zrobić. A światło to też rozmawiałem na temat właśnie z projektantem oświetlenia, rozmawiałem na temat tego zrobienia projektu, bo no, mówię, projekt to jest pierwsza rzecz, a tak naprawdę najdłuższa, bo sam projekt, żeby wszystkie decyzje dostać, to jest około pół roku. W każdym razie wszystko, ja myślę, że jest na tej drodze, żeby ten projekt wykonać, bo tam już jest coraz więcej domów. Natomiast my też musimy trochę zacząć kontrolować te projekty, bo narobimy tych projektów, a później trzeba to realizować, bo każdy projekt, każdy pozwoli na budowę, traci swoją ważność. Więc no, może być taka sytuacja, że jak my naprojektujemy też nie wiadomo ile, to nie będzie z czego wykonać. I te projekty tak naprawdę no, stracą swoją ważność. Na dzień dzisiejszy no, to prawdopodobnie, no, mogę powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, zostanie ten projekt zrobiony i może później będziemy jakoś chociaż na radę robić. Dużo sołectw robi sobie w swoich budżetach tych sołeckich, robi projekty oświetleniowe, no i później będzie trzeba też to wykonywać, a to projekt jeszcze jest w porównaniu do wykonania ma tańsze. I to można zrobić, ale to też szkoda pieniędzy, żeby one były zrobione, a potem leżały na półce przez 3 lata i potem w ogóle straciły ważność. Dlatego tutaj z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że to zostanie zlecone. To jest? Ja bym chciała poprosić kolejny raz o poprawienie mikrofonów. I czy można u nas po prostu zdemontować ten plac zabaw? Ja to wcześniej zgłaszałam, ponieważ mamy renowację boiska, a już jest marzec i ja już jestem w trakcie rozmów z tym wykonawcą, który nam będzie z funduszu robił. No i trzecia sprawa, kanaliza. Co w tej sprawie jest? No i oczywiście na koniec podziękowania za wycięcie tego drzewa, które zagrażało jednemu z mieszkańców. Jeżeli chodzi o piłkochwyty, to no, zostanie zlecone naszej zakładowej gospodarki, to poprawią. Natomiast jeżeli chodzi o usunięcie, myślę, że jeżeli Państwo już macie dogadane, że tak powiem, z wykonawcą, że Pan będzie robił modernizację czy nowe jakieś urządzenia, no to myślę, jak tylko będzie pogoda, to to znaczy nie chodzi. Dojdziemy do porozumienia po prostu. Te przyrządy, zabawki, jak to nazwać, które są nie do użytku, no to zostaną zlikwidowane. Natomiast no, jest problem z tym, co zrobić z tymi, które się nadają do użytku. Bo niektóre tam z tych zabawek się nadają do użytku. I teraz no, nie wiem, czy to zostanie. Nie wiem, jak wykonawca będzie. On dopiero jak w terenie przyjdzie, to dopiero będzie mógł ocenić, jak on to ogarnie. Nie pani, co to najlepiej, to się mówi tak, że jeżeli będzie to wykonawca, a da pani nam znać, że ten wykonawca przyjeżdża. Ja wtedy wyślę kierownika zakładu gospodarki i ten wykonawca powie, że to trzeba zlikwidować, bo to się nie nadaje i tak dalej. To ja myślę, że to też znajdą chwilę czasu, żeby może to, bo zdemontować to jest najprostsze. Także myślę, że jeżeli chodzi o kanalizację, cały czas wniosek jest rozpatrywany przez Urząd Marszałkowski, jeżeli chodzi o dofinansowanie i nie wiem co.
No, nie mam informacji, co z tym się teraz dzieje. Czy oni czekają na oszczędności z przetargów, bo być na chyba pierwszym miejscu rezerwowym. Nie wiem, także trudno mi te powiedzieć. W każdym razie nie ma odpowiedzi ani że tak, ani że nie. Wydane 2 miliony złotych, bo nie wiadomo, ile z tego grobelna mamy, czy to w postaci podatku, czy to w postaci nieruchomości, czy to w postaci podatku z dochodu, z PIT-ów tak zwanych, bo to jest zupełnie co innego. Natomiast takie orientacyjne kwoty, ile zostało wydane, to możemy coś takiego zrobić na inwestycje, ale to no nic nie da. Są prowadzone na oświaty, na przykład. Na tej samej zasadzie. Bo pan prowadzący chce tu porównać w ogóle wydatki, to choćby jest fundusz sołecki, bo on jest proporcjonalny do ilości mieszkańców. W związku z tym to by mniej więcej uważał, nawet zakładam tą filozofię, co tu Rajon prezentuje, proporcjonalnie do mieszkańców, no to takim odniesieniem byłby fundusz sołecki, nie? Bo
przypomina cały czas między najmniejszym sołectwem a największym. No, my mamy w Nowej Wsi z funduszu 45 tysięcy, gdzieś najmniejsze sołectwo ma z funduszu 6 tysięcy, nie? 8. No tak, ale bo to jest jakiś tam wskaźnik. Myślę, że to nie ma co robić. Oświatę komu przypisywać? Sołectwu czy gminie? Drogę powiatową, która została zrobiona, już trzymając się twojej retoryki, w Grobelnie. Grobelno, czy Grobelno i Kraśniewu. I ewentualnie Cisą, który, no bo tą drogą tam można dojechać. No, no to myślę, że nie brnijmy w jakieś takie... Wytłumaczyć się też tego. Nie wiadomo, sołectwo ci Grobelno, ci Kraśniewo ma swój owe. No i dlaczego pan Kraśniewo z Grobelnem będzie pan owe? Nie, no, no ale drogę. Czy ktoś, jeśli państwa chce zabrać głos? Tu proszę, panie radna. Przypominam, panie wójcie, że było już zgłaszane i to też było właśnie poruszone na ten temat, było jeden z głównych na naszym zebraniu, że brakuje tablicy informacyjnej z drogi, to jest lepsze do stołu. Tam już bardzo nie ma. Nie ma po prostu, żeby było. To, tak, że to jest wieś, bo tam nie ma tej tablicy. Tak, świetlica też. Wtedy wiadomo, że wiąże z ograniczeniem. Tak samo było za tak, ta biała. Tak, ta biała i że stopi, bo za to miejscowość też wystarczy, że jest ograniczenie. I tak samo tablica, która jest w środku wioski, przy sklepie, informująca, że tutaj jest stogi, teren zabudowany, żeby przenieść to, jak się kończy wieś Starego Pustowa, bo tam jest ten wiatr i też bardzo szybko na nim mierzą. To są propozycje od nas z zadania miejskiego. Dobra, droga, to jakoś. No, ale to nie ma tak czasu. Sama znowu wiedzieć. Te informacje przekazać tam komuś należy dyskutować. Tutaj jest tak, radny państwo. Ja jeszcze proponuję do tego, co sołtys Grobelna mówił, do tego zestawienia, proszę dołączyć zestawienie, które sołectwo, jakby najwięcej wniosków powinny, tak? Przedaż już poprzez sprzedaż nieruchomości i działę i wtedy będzie mieli dobrze. Nie, to jest tego pytanie. Znaczy, ja myślę, że tu nie ma co brnąć w ślepy zaszczyt. No to nic nie zmieni. No, prawda? Majątek jest sołectwa, to może nie zmieni. Także tutaj nie możesz porównywać, że wpływem od swojej wsi na sprzedaż działek. Czy ktoś z państwa chce? To w kuluarach. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie mam. Ja tylko jeszcze, żeby wszyscy państwo powiedzieli, chciałem też jeszcze tylko przekazać informację, że jeżeli chodzi o ścieżkę, to już było mówione, że to jest podpisana umowa, że no, czekamy tylko praktycznie na wykonanie. Ja myślę, że duża większość z państwa czeka na tą ścieżkę, tak jak ja przynajmniej, bo to już parę lat można powiedzieć. Zaczynamy od tego. No to już sobie wykonawca już bierze sobie. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że już po dzisiejszej sesji, gdzie zostały przesunięte brakujące pieniądze na termomodernizację, podpiszemy umowę z wykonawcą we wtorek na termomodernizację Urzędu Gminy. To też jest inwestycja, która jest współfinansowana, dosyć duża dotacja jest z Urzędu Marszałkowskiego, czy nie, bo jak państwo chcecie, ale lepiej. Jeszcze jesteśmy w trakcie jednej inwestycji, a mianowicie w Lasowicach Wielkich zostały zaczęte roboty, prace, jeżeli chodzi o modernizację boiska, znaczy modernizację. Jest to ogrodzenie, ustawienie piłkochwytów i oświetlenie. To jest też w trakcie realizacji, też drobna przerwa jest teraz ze względu na warunki pogodowe. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że na początku kwietnia będzie zorganizowany drugi turniej piłki siatkowej. Planujemy to w zależności od tego, ile drużyn się zgłosi 7 kwietnia lub 7 i 8 kwietnia, także to będzie sobota i niedziela. Do 16 czekamy na
sołtysów na zgłoszenia do 16 marca. Czekamy na zgłoszenia drużyn. Są to drużyny, podobnie jak w każdym roku, 7-osobowe. No i myślę, że... Mieszane. Mieszane, tak, jak najbardziej. Koniec. Także prosimy zgłaszać wszystkich. Nie zawodzę. Nie zamknę dzisiejszy obrad sesji. Tutaj chciałbym... Bo trzeba więcej trochę dać. Nie ma pani dyrektor, ale podziękować pani dyrektor za gościnność, bo nas zachęcili. Mieliśmy zachylenie, bo wiemy, że w urzędzie jest, tak, jest tam remont. W związku z tym chciałbym podziękować pani dyrektor za gościnność. W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad przewidziany na dzisiejszą sesję, zamykam obrady sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo.